Witam. Dzisiaj w filmie pokażę taki kluczowy zabieg, jaki wykonuję pod koniec sezonu w tunelu. Jak widać tutaj. Jest już koniec sezonu, pomidory przemarzły. Także dzisiaj pokażę Ci, jak badam dokładne pH tej gleby po sezonie. Bo od wartości pH głównie zależy płodność, żyzność tej gleby. Prawidłowe przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, bo gdy mamy pH za dużo w dół albo w górę, to jest to zaburzone. Czyli od prawidłowego odczynu pH gleby zależy prawidłowy rozwój i wzrost roślin, a także życia mikrobiologicznego tutaj w glebie. Co ważne, jakich nawozów użyjemy, a szczególnie wapniowych, zależy właśnie wynik tego badania pH gleby. Do popierania próby gleby służy taka specjalna laska Agnera, ale możemy sobie zrobić nawet z takiej plastikowej rurki czy metalowej. I teraz trzeba po prostu rurkę przeciąć pod ostrym kątem. Tak, aby łatwo wbijało się w glebę. I mniej więcej od tego miejsca naznaczyć markerem około 20 cm, bo taką ilość, taką głębokość będziemy badali. I prowizoryczną laskę Agnera mamy praktycznie gotową. Próbki pobieramy, tutaj mam tunel 15 metrów kwadratowych, także tutaj pobiorę przynajmniej 5-6 takich próbek, tak aby średnia właśnie była wyliczona z jak największej ilości próbek. Bo gdy zrobimy tylko w 2-3 miejscach, a nawet jednym, to może zdarzyć się tak, że w tym miejscu będzie ziemia zasadowa czy kwaśna. Także nie będziemy mieli takiego naprawdę prawidłowego odzwierciedlenia, jakie pH mamy w tym tunelu. Także wbijam taką rurkę na głębokość 20 cm. I ziemię z tej rurki musimy jakoś wydobyć tutaj do tego wiaderka. Ja sobie pomagam takim aluminiowym drutem. I tak przynajmniej 5-6 razy pobieram takie próbki w całym tunelu, w różnych miejscach. I teraz badamy tą glebę. Gleba powinna być dobrze rozdrobniona, taka miałka, jak tutaj widać. I co najważniejsze, w miarę sucha, na pewno nie podlana jakąś wodą kranową, świeżą czy zakwaszaną, bo ta woda, którą podawaliśmy, na pewno zafałszuje nam wyniki, bo przykładowo woda kranowa może być bardzo zasadowa, a tą, którą zakwaszaliśmy, wodę podaliśmy, też może mieć sporo jonów wodorowych i nam po prostu zafałszować badanie. Także glebę przed badaniem rozdrabniamy i ona powinna być w miarę naturalnie sucha. Może nie idealnie sucha, ale taka naturalnie wilgotna. Także ja zrobię takie dwa badania. Wsypiemy trochę ziemi do każdego słoika. Także tutaj jest około centymetra ziemi w słoiku. Jeśli mamy centymetr ziemi w słoiku, to leję około 3 cm wody destylowanej. Teraz trzeba dobrze wymieszać. I na pewno nie badamy jeszcze miernikiem, bo tutaj się musi to przeszleć. Także dojść do wymiany. Także zostawiamy takie słoiki przynajmniej na pół godziny, godzinę lub dwie. Tutaj przeprowadzę jeszcze takie badania płynem Helika, takim mniej dokładnym w porównaniu do tego elektronicznego, bo w tym elektronicznym to możemy naprawdę sobie badać bardzo dokładnie glebę, a szczególnie tym takim miernikiem, który zrobię na pewno recenzję. Mam już go od roku i mogę coś na temat jego powiedzieć. Także jeśli mamy glebę i podwyższamy pH stopniowo przez lata, czy obniżamy, to takie właśnie pomiary takimi miernikami dużo nam mówią. Tutaj przy użyciu płynu Helika mamy wynik pewny, ale mało dokładny. Także teraz zbadam tę glebę i zobaczymy, jaki wynik wyjdzie płynem Helika. Także teraz zobaczymy, jaki jest pH. Nie wiem, czy będzie widać dokładnie, ale jest. Jest zielono, czyli jest około 7 pH. Słoiki stały godzina, zaraz będę mierzył pH, ale najpierw powiem, co to jest te pH. pH to jest stosunek jonów wodorowych, które zakwaszają, do jonów wodorotunkowych, które odkwaszają. Także jeśli jest ich identyczna ilość, stosunek ich w ziemi, to pH jest równe 7, czyli
jest obojętne naturalne, neutralne. Jeśli jonów wodorowych jest więcej od wodoru tlenkowych, to idzie to w kierunku kwaśnej gleby, a gdy mamy więcej jonów wodoru tlenkowych od jonów wodoru, to ziemia staje się zasadowa. Także teraz zmierzymy pH tej mojej gleby, ale najpierw możemy sobie sprawdzić miernik. Tutaj mam bufory, ten czerwony to jest 4 pH, zielony to jest 7 pH. Także najpierw sprawdzę, czy ten miernik prawidłowo wskazuje. Przed pomiarem sondy polewam wodą destylowaną i tutaj umieszczę w tym buforze, co ma 4 pH. Także pH tutaj wynosi 3,9, także dobry odczyt. Po tym pomiarze znowu sondy oblewam wodą destylowaną i teraz umieszczę w buforze 7. Także pH wynosi 7. Także miernik dobrze mierzy. Teraz znowu obczyszczam elektrodę wodą destylowaną i mierzę teraz pH swojej gleby w tunelu. Dobrze jest jeszcze zamieszać w trakcie mierzenia. Także pH w tym pierwszym słoiku wynosi 7,42. Teraz sprawdzimy w drugim. Nie czyszczę elektrod, bo tu jest bardzo podobny pH. W drugim słoiku mamy 7,43. Także pH jest bardzo wysokie, jak na uprawę pomidorów czy innych warzyw, bo warzywa preferują mniej więcej tak około 6,5 pH. Pomidory nawet ciut mniej, około 6, także taka gleba nadaje się do zakwaszania. Także gleba w tunelu mam około 7,40, także fosfor i prawie wszystkie makroelementy mogą być już trochę gorzej wchłaniane. A to z tego powodu, że dodałem w ciemną na wiosnę takiego czarnoziemu i okazało się, że ma bardzo dużą ilość wapnia. Zrobiłem to w ciemno i teraz są takie skutki. I co w takim wypadku? W takim wypadku trzeba użyć siarki mielonej. Ja dodaję 5 gramów na metr kwadratowy. Jest to siarka rodzima, mielona, taka co występuje naturalnie w ziemi. Tą siarkę bakterie siarkowe będą utleniały. Powstanie wolny jon wodorowy, który już wiesz, że zakwasza. W ziemi, w wodzie powstaje kwas siarkowy, który przy jego rozkładzie uwalnia jony wodorowe. Ale gdy przyczyną tego wysokiego pH jest bardzo duża ilość wapnia i tego wolnego wapnia w glebie jest bardzo dużo, to powstanie przy reakcji tego wolnego wapnia z tym kwasem siarkowym powstanie gips, który jest obojętny. I w przypadku, gdy masz mocno zasadową glebę, a przyczyną jest duża ilość wapnia wolnego, to ciężko będzie taką glebę zakwasić, nawet siarką. Gdy się okaże, że masz bardzo wysokie pH, tak powyżej 7,5, to siarka czy inne nawozy zakwaszające nie da rady tego zakwasić, także będziesz musiał albo wymienić glebę, albo po prostu użyć jakiegoś podłoża i mieszać, właśnie jak tutaj widać, z bardzo niskim odczynem pH. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!